Słyszałeś dzwonę? Co to? No nareszcie jesteście! No jak wy też nie przyjdziecie! Cześć. O, no, naprawdę. Nareszcie was zastałem. No. A często tak wpadasz? Często wpadam, tylko, często. Tylko trudno, trudno was zastać. O, po obiadku jesteśmy. Dobra, co było? A tutaj była młoda kapustka, to były młode kartofelki, a tutaj pieczeń. Stara. A to na obrusiku to sosik, co? Sosik, sosik. A, taki sosik. A to dla ciebie. Dziękuję. No co tam słychać u was po tym powrocie ze Stanów? No wiesz, no pracujemy cały czas, no. Ale tak, nie. Że wszystko dobrze, ale będzie jeszcze lepiej. No teraz nowe pomysły, nowe sprawy, wiesz, nowy sprzęt. Gdyby tak szybko pracował, jak szybko zjada. Nie wiem, uważam, że to do jedzenia, to do roboty. Naturalnie. I takie to są ucieczki Janusza, tak? Taka izolacja. Do siebie, do środka. Sam ze sobą, ze swoją muzyką. Mnie się wydaje, że to w sumie każdemu człowiekowi jest potrzebne. Takie właśnie chwile, kiedy zostaje sam ze sobą, ze swoimi myślami, swoją wyobraźnią, która, no tak jak w wypadku Janusza, akurat procentuje twórczością konkretną, muzyczną. Przecież ty też komponujesz, też pracujesz i musi ci to być znane. Tak. Natomiast u mnie nie od truskawek do kompozycji droga. Dwa na niebie splotły się. Tam nasza miłość, wolno jak ptak, unosi wiatr nad słońca jasny krąg. Łagodnie wieje letni wiatr. Gdzieś w domu stało się coś, ledwie słyszę twój głos gdzieś daleko. I ogarnia mnie strach, jestem sama na tym brzegu. Dzieli nas rzeki nut, ty tam, a ja tu. Pochwyciła nas miłość już. Ale czego się bać, gdy latawce są dwa, w górę spójrz. Nie do siebie ich nikt nie zagrozi i nic, żaden lęk ani strach ludzkich serc. Kto wysoko się zbił, kto choć raz takim był, ten już wie, już wie.
And the sound of your voice is something already lost, a mystery. Well, the river is deep and the river is wide, but we call it love on opposite sides. And the anger of being holding us here can only drift away. Nie da się nikt, nie zagrozi nic, żaden lęk ani strach. Ludzki to wysoko się wzbił, kto choć raz takim był, ten już wie, już wie. Więc powiedzmy to wprost, niepotrzebny nam głos, kiedy chińskie latawce są dwa. No i co z tym czarkiem? To długo czekać na psia? No, czekamy na niego, podprowadził trzy kości i nie mogę się odegrać. Ja się tak tabelę przygotowałem. Janusz, no dobrze. Ty nie dlatego nie możesz się odegrać, że nie ma czarka, tylko dlatego, że ciągle zajmujesz się kompozycją muzyki do teatru. Właśnie, właśnie. Parę szczegółów, Janusz, powoli. Co z tą muzyką do teatru? O co chodzi? Jakie to przedstawienie? Jaki to teatr? I co cię tak pochłania właśnie? Ja też uważał, że może bez przesady, że aż tak dużo czasu tracę na to, ale jest to interesująca o tyle dla mnie sprawa, że połknąłem tak zwanego nowego bakcyla teatralnego, który w pewnym sensie mnie jakoś tam inspiruje w jedną i w drugą stronę. Tak. A konkretnie, no teraz to jest nowa zupełnie sztuka, nowa adaptacja Tuwima, Szaleństwa pana Hilarego. To tego gościa, co okularów szukał. To jest dla dzieci na stryk, tak? Myk go. Tak, to właśnie te rzeczy. I w pewnym sensie pasjonuje się tą sprawą. Dlatego, że jest to poza tym dobry teatr, bo piszę to dla Teatru Dramatycznego w Koszalinie, dla dyrektora Marczewskiego. I no, zaangażowałem się odrobinę, ale myślę ciągle o zespole. Myślę, że dzięki temu, że Janusz pisze tą muzykę do teatrów dziecięcych, longplay na pewno powstanie jeszcze w tym wieku. No, dobrze. Wobec tego kilka szczegółów na temat najbliższych planów zespołu tym razem, Januszek. Jakie plany nagraniowe, jakie plany koncertowe przede wszystkim? Pojutrze jedziemy do Berlina na zamknięcie obchodów 750-lecia. Berlina. Tak. To takie miłe święto. Przeważnie występuje się na powietrzu. Wszyscy się bawią i są bardzo weseli i radośni. A co dalej? Potem? No, Ebrzynia już wspomniała, że przygotowujemy longplaya, z tym, że właśnie są problemy o tyle, że muzycznie on może jest dopięty, ale tekst, o tekst jest w tej chwili bardzo trudno i ciągle nas jednak stopuje sprawa literacka. Aha, rozumiem. No. Rozumiem, ale coś poza nagraniami płytowymi, nagrania do radia? No w tej chwili przygotowujemy tak, żeby uzupełnić i na jesieni wystartować z nowymi nagraniami, może właśnie też z płyty. Dwa nagrania robimy dla radia. Aha, i to jest wszystko, co w najbliższym czasie czeka waszych fanów. No jesień jest dosyć bogata w nasze jakieś tam nowe wojaże zagraniczne jak zwykle. Może nie będę wymieniał dokładnie gdzie, żeby nas nikt nie śledził. Nie zapeszyć. Myślę, że macie bardzo, bardzo pracowitego sąsiada. Sąsiad oprócz tego, że ciągle siedzi na tarasie i rozbiera dom, składa go. Tak, teraz kuruje do egzaminu wstępu. Czy to jest dzwonek do drzwi? No, dobry słuchasz, jednak. Czarek. Czołem. Cześć. No, a masz te trzy kości? Jakie kości? Przecież ja próba miała być. Co ty, jakie? Nie mam. Siadaj. Właśnie. O, dziękuję. 2+1. Troje sympatycznych ludzi. Elżbieta i Janusz plus Czarek.
Od kilkunastu lat w podróży, dosłownie i w przenośni, autobus, pociąg, samolot, trasy koncertowe, nagrania dniem i nocą. Trzeba dużo dobrej woli i samozaparcia, a przede wszystkim pasji działania i tworzenia, by trwać. Wspaniałe sale koncertowe, ale i obskurne kina i zrujnowane pomieszczenia prowincjonalnych domów kultury. Zimą niedogrzane, a latem nieznośnie duszne. To chyba największy ich sukces. Grać mimo wszystko i jeszcze mieć sobie coś do powiedzenia. Są jeszcze naturalnie złote płyty, pierścienie, inne trofea, wspaniałe kontrakty, tournée zagraniczne. I były porażki. Przecież tutaj pracuje się na cztery zmiany. A żonglerka emocjami zawsze niesie z sobą ryzyko. Każdego może zaboleć głowa czy ząb. Współpracujący z nimi na przestrzeni tych lat muzycy i tekściarze zmieniali się, ale nigdy na gorszych. Ostatnio dołączyłem ja. Czy na długo? Gdy nadejdzie letni dzień, gdy nadejdzie wreszcie słodki letni czas wywczasów, ludzie nagle dzielą się na tekstyny, dzielą się i do lasów. Póki leje z nieba żar, w całym kraju jak donosi inna informacja, narodowa ciągle trwa. Ile skór przybywa do smażenia, moralistów głośny chór, moralistów chór wciąż ocenia. Co to za sensacja, jaka prowokacja, kogo to obraża, naga plaża, całkiem naga plaża. Nie pomoże do ubrania wszystkich nas w bieliznę, gdy portfele pachną w krąg, pachną naturyzmem. No więc nauczycielka pyta, proszę Jasiu, ile jest 2 plus 1? No wstaje, mówi 2 plus 1, 2 plus 1, 5.
Źle, źle, kochany. Proszę, następny. Zdzisiu, 2 plus 1. 2 plus 1 jest 9. Źle! Proszę bardzo, Zosiu, ile jest 2 plus 1? 2 plus 1 jest 94. Nie, 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 nauczycielka krzyczy. No, ja rozumiem 5, 9, ale nie 94. No. Dobra, dobra, no, dobra. Ale ci się udało. O! Matematyka. No, słyszałem dużo dobrych. Ścisły umysł. Dowcipów tak. A propos naszej kapeli. Żarty żartami, ale zdarzały nam się także poważne sprawy. Bardzo. Bardzo. Przez tyle lat. Bardzo. No na przykład, wiesz, wyjeżdżamy. Licznych podróży. Wyjeżdżamy. Podróżach. Jesteśmy na wielkim turnie w Stanach Zjednoczonych. Przyjeżdżamy do klubu polskiego, a się okazuje, że to już nie jest polski klub, tylko to portugalski. Był polski, to też jest śmieszne, nie? No ale przykładowo w tym klubie występujemy właściwie dla Portugalczyków i dla Polaków. I zjawia się na przykład wielka postać, która nas zainteresowała też. Wielka gwiazda piłki nożnej, Eusebio. Ale zaraz, Janusz, i na przykład, czy rzeczywiście się rzeczywiście. Rzeczywiście. Rzeczywiście, tak. W tymże klubie. Też. Tak? No tak. I właśnie zjawia się w tym klubie. Częstym bywalcem jest i któregoś dnia w sobotę właśnie występuje, zapowiada, opowiada o polskich piłkarzach. Zna Bońka. Nie wiemy o tym, że jeszcze nas zna. Bardzo dobrze, nas zna też. No. I w pewnym momencie mówi, że życzyłby sobie, żeby zespół, który on bardzo dobrze zna, wykonał coś polskiego ludowego. Tak, piłka jest okrągła, piłka, a bramki są dwie jest, plus jeden, tak? Tak. I teraz zaczyna się problem. Jaki ludowy numer my możemy zagrać? No ja znam jeden, mówi Eusebio. Singapur. Podchodzi do mnie... W Toronto. W Toronto, tak. Podchodzi do mnie bardzo elegancki pan po pierwszej części koncertu. Podchodzi do mnie bardzo elegancki pan, ale tak gdzieś tak pod 70 już. I trochę tak już po polsku mówi, tak trochę zapomniałem, nie? Ale dziękuję za koncert, mi bardzo dziękuję. Dał mi on wiele wzruszeń i naprawdę bardzo wam dziękuję. No więc co mam pod ręką w garderobie? Miałem jakiegoś singla i wręczam mu jego i mówi: dziękuję bardzo, ja wasze płyty zbieram od dziecka, ma 70 lat. Happy birthday to you! Happy birthday! Jednego tylko chcę, chcę spać, położyć się i zacząć śnić. Koszmar! 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 Jak co noc! Koszmar! 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 Świnie! Szyjki! Trzymał mnie! Pająk! Chwytam się! Wampir! I okręt!
Chciałbym wrócić do waszego pobytu w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. O ile wiem, przedłużyliście pobyt dość znacznie, bo planowaliście dwa miesiące. Byliście 4 miesiące. Dlaczego? No, koncerty nasze bardzo się podobały. Fantastycznie się bawiliśmy. Bawiliśmy się też, a poza tym no, wiadomo, że jak jesteśmy dłużej, to mamy możliwość poznania więcej sprzętu, więcej możliwość zetknięcia się z ludźmi, których poznajemy, obejrzenie koncertów. No i zakup przede wszystkim sprzętu. Sprzęt. Tutaj w Polsce. To tylko dlatego. Kupić. Rozumiem, że czym jesteśmy dłużej, tym dłużej występujemy, tym więcej dajemy koncertów. Zarabiamy po to, żeby. Zarabiamy po to, żeby właśnie kupić sprzęt i to tak na początku nie wiedziałem, jak to dokładnie powiedzieć. Dobrze. Janusz, pochwal się, co kupiłeś. Otóż. Pochwal się, dobrze. A więc kupiliśmy wieloślad, na którym będziemy... Wieloślad to znaczy? Magnetofon. Bo nie wszyscy rozumieją, co to znaczy. Tak. Magnetofon wieloślad. Tak, żeby rejestrować, nagrywać, nakładać. Równolegle różne instrumenty, tak? Komplet Oberheima, gdzie jest, oczywiście to jest, wchodzi sekwenser w to. Wszyscy nazywają perkusista elektroniczny. A, tutaj... taka skrzynka, która podaje te rytmy i jest jakaś tam możliwość wybierania, no, różnorodności i tak dalej, tak? Klawiatura, która daje możliwość, oprócz tego, że ma wiele pamięci i jest to jak gdyby na systemie Muga, daje możliwość obróbki dźwięku, że każdy, można wypracować sobie samemu każde dowolne brzmienie. Każde dowolne brzmienie. Oczywiście, że ja też kupiła instrument, Korga, Czarek kupił też. No każdy ze swojej dziedziny, bo ja załóżmy kupiłem instrumenty dęte, także. Jakie instrumenty dęte, Czarek? Szkoła, saksofony. Aha, saksofony, tak. Czyli biorąc rzeczy z poprzedniego wyjazdu, laika, to takie zwyczajne jakby, nie, normalne. W tamte podstawowe zaopatrzyłem się poprzednim razem i mam małe studio w domu, które potrzebne jest mi tylko do pracy. Ja już bardzo bardziej profesjonalnie się tym zajmuję, ponieważ piszę muzykę do teatru i już zakupił taki naprawdę profesjonalny sprzęt, ponieważ ma 8 lat, a ja mam 4 lat. Ale mnie wystarcza do pracy właśnie taki sprzęt, jaki mam. I oczywiście życzyłbym i tym młodszym muzykom takiego sprzętu nawet, ponieważ on jest naprawdę, naprawdę konieczny. No. I stąd się bierze właśnie te chyba te wyjazdy biorą się naszych muzyków za granicę. To jest taki bardzo prozaicznych przyczyn. Tak, właśnie w poszukiwaniu dobrego sprzętu. Powiedziałeś to prozaiczne. No, warsztat pracy, no przede wszystkim. Warsztat pracy, czyli rzecz najbardziej prozaiczna. A że nasi muzycy, ja bym w pewnym sensie nazwał ich, no, to są ludzie zakochani do reszty w swojej pracy, ponieważ wiadomo, że ten sprzęt w niektórych wypadkach nawet się nie zwróci, ponieważ ceny... Jego tak, najczęściej się nie zwraca. Nie no, przy pisaniu, załóżmy, przy twórczości bardzo, bardzo intensywnej, tak. W rachubie jeszcze tam tak, i tak dalej. Bo tak to dalej, wchodzi, bo to wykorzystuje się na kilka, załóżmy, lat. Rozumiem. Brzmienia takiego instrumentu. Ale młodsi muzycy i wcale nasze zespoły młodzieżowe nie ustępują sprzętem, brzmieniem, przepraszam, brzmieniowo nie ustępują nagraniom, które się słyszy, światowym nawet nagraniu, ponieważ wykorzystuje się do tego Yamaha, załóżmy, i to wszystko jest. Czyli to są ludzie dla mnie nawiedzeni i bardzo, i to jest w ogóle dzięki im za to, że ta młodzież... Że decydują się na taki krok, wyjazdu na pewien czas, zerwania kontaktu z krajem, z rynkiem naszym... właśnie o klawiszowych instrumentach. Poruszyliście tutaj bardzo istotny problem, ponieważ teraz należałoby zauważyć, i jaki procent w zarobkach muzyków polskich wyjeżdżających za granicę stanowi zakup takiego sprzętu i ile na przykład to kosztuje człowieka, który tam żyje, na miejscu i za jakie pieniądze kupuje tam ten sprzęt? A będzie ho ho inaczej, wygodnie, przestronnie i kolorowo. Show będzie rzeczywiście biznesem. Nikt nie będzie dopłacał do wydawanych płyt ani biletów na koncerty. Kosztować będzie tylko reklama. Wspaniała, pomysłowa i skuteczna.
Sale i salki koncertowe, amfiteatry, piwnice artystyczne, garderoby, toalety, w których nie zbraknie papieru. Będą uśmiechy, menadżerowie we wspaniałych limuzynach, sprzęt muzyczny za złotówki w sklepie na rogu, publiczność spragniona swych idoli, kanapki z serem i pozdrowienia z gór. Muzycy z całego świata zjeżdżać będą do nas, by grać do kotleta w kameralnej, kaukaskiej i w barze Kosmos. Garze wysokie, podatki niskie. Woda w Wiśle układa się w strefie stanów średnich. Będzie, oj, będzie, mówię wam.